Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Pharaoh A New Era. Faraon Nowa Era, odcinek 4. Czy to oznacza pełną serię? Otóż nie wiem, pewnie nie, ale po prostu mam ochotę sobie w Faraona pograć i widziałem, że wy też jakoś tam mniej lub bardziej jesteście zainteresowani tym, żeby zobaczyć, co dalej się tu będzie zmieniać. Hotfix wszedł, kilka rzeczy podobno małych poprawił i z tego, co doczytałem, słuchajcie, twórcy mają zamiar dodać edytor map. Tylko, że żeby nie przekładać premiery, postanowili go na razie nie dodawać, ale w przyszłości ma być, czyli będziemy mogli tworzyć customowe mapy. Chociaż muszę przyznać, że naprawdę jest ich tutaj bardzo dużo. Możemy sobie zerknąć na to, bo wiadomo, że będę szedł kampanią, ale w sposób inny, no bo zawyczyściło sewy i tak dalej, to mnie nie boli jakoś mocno, bo właśnie mamy dostęp do, widzicie, to z Explore History, tak? Czyli właśnie mamy te trzy misje zrobione, mieliśmy już cztery. Tylko, że na innym save'ie i zrobiliśmy teraz Mennefer i jest kropeczka zaznaczona, że udało nam się zrobić te zadanie i można jechać po kolei. Teraz naszym zadaniem będzie posiadanie populacji 2000 ludzi, Prosperity ma być na 15 i Kingdom ma być na 70 poziomie. Expedition to Sinai, tak się to nazywa, ale ogólnie team. Na trochę mi brakuje tutaj jakichś takich więcej, słuchajcie, informacji ogólnych jakichś takich, bym powiedział, czyli jak wygląda mapka i tak dalej, właśnie minimapa. Minimapa to faktycznie jest taka rzecz, że... Znaczy, chciałbym zobaczyć, jak mapa wygląda po prostu, tutaj mieć podgląd na tę mapkę. Co tu będzie, czy to jest misja, w której, nie wiem, będzie trzeba zwracać uwagę na wodę, czy tutaj są, wylew Nilu jest, czy nie jest, czy będzie walka, czy nie będzie walka, bo wydaje mi się, że w oryginale było coś takiego, że widać było na przykład, że jest tutaj walka. I jeszcze ciekawostka na temat walki, że walka została w tej grze absolutnie zmieniona, bo w oryginale pojawiały się jednostki gdzieś na boku mapy i po prostu atakowały, a tutaj chyba to się rozgrywa trochę jak w Heroesach, tylko że jeszcze to jest jakiś auto battle, nie wiem, to widziałem tylko jakiś fragment tego, więc nie wiem, jak to faktycznie wygląda. Jak dojdziemy do misji z wojną, to się dowiemy. Chyba, że wy możecie mi sprzedać jakąś ciekawostkę. Są też custom missions, więc słuchajcie tutaj, zobaczcie, jakby mamy tutaj, wydaje mi się, że to są chyba mapy, tak, to są, zobaczcie, mapy z kampanii jako sandbox, czyli sami sobie wyznaczamy, co chcemy robić. Mamy również customowe mapy, widzicie, można sobie niektóre tutaj ogarnąć, to w ogóle są bardzo takie unikalne mapy, tak? Też nie widać, jakie to są mapy, właśnie nie ma poglądu na mapę, co mnie trochę boli, ale sobie przejrzałem niektóre i są jakieś dodatkowe mapki. Mamy jeszcze downloads, ale na razie to jakby nie ma ani moich map, nie ma żadnych map do ściągnięcia. Workshop, no, ma w przyszłości działać podobno, tak? Ma być jakiś edytor map, więc to jakby będzie rozwinięte w przyszłości. Taki element dodany będzie. Dobra, w każdym razie, no widzimy, że mamy tutaj kilka jakby podział na chaptery, 9 łącznie rozdziałów, łącznie oczywiście z Kleopatrą, która tutaj jest dodana za Friko. Jedziemy Timna, tak? Jedźmy. Oczywiście tak, mówicie, że chcielibyście zobaczyć jak najwięcej z tego budowania, ale żebym jakoś tam mógł jednocześnie nie zanudzić was po prostu cały czas tym samym początkiem, to myślę, że na przykład takie elementy planowania wstępnego będę pokazywał wam na takim super turbo przyspieszeniu. Może to będzie lepsze niż po prostu wycięcie tego, no bo to jest, początek jest taki sam, tak? Więc no, uważam, że to mimo wszystko byłoby dość żmudne, ale oczywiście każde budowanie, każdego budynku, każdego bloczku potem będę pokazywał. Oczywiście to też zależy, jaka będzie mapa, tak? Bo jak mamy mapę teraz, gdzie nie mamy monumentu, a już tam słyszałem w komentarzach, że jest tak samo, czy jak budujemy piramidę, to zostawia się kompa na noc i się musi budować. Więc jak będzie jakaś akcja właśnie typu, o, budujemy wielką piramidę taką gigantyczną, ale to są chyba jakieś dalsze misje, to tak, będziemy, myślę, to wycinać, tak? Defeat conditions, wiadomo, 2015-70. Dobra, i co my tu mamy? Recruiting troops and equipping soldiers. Czyżbyśmy mieli właśnie pierwszą... Może to jest pierwsza misja z wojakami. No dobra, czyli tak, ale zobaczmy, o co chodzi z tymi wojakami, bo chciałbym, tu się pewnie coś zmieniło. Mogę zbudować fort i rekrutera, rekruter, gdzie są nowych ziomków. Trzy tapy fortów, czyli to chyba zostało, czyli mamy piechotę, łuczników i tych, co jeżdżą na wózkach widłowych. I każdy fort może mieć 16 żołnierzy, czyli jedna kompania, czyli prawdopodobnie, nie wiem, bo tam jest kompania, batalion, oddział, ja nazwijmy to oddział, wiemy, że to w wojskowości to ma wszystko swój podział, w sensie, że tam to wszystko ma swoje nazwy, ja się absolutnie nie wyznaję, więc nawet nie chcę rzucać żadnymi słowami, żeby nie walić jakichś głupot, bo po prostu nie znam się i nie wiem.
Ale to, wiecie, to tak jak trochę jest to, że kopa to tam jest, tam 12, czy jak to tam było. Dobra, zostawmy ten temat, bo to nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Dobra, okej, okay, no to tu mi mówi, że mam przygotować ludzi, tylko zatrzymam oczywiście na początek, bo musimy zobaczyć, jak wygląda mapka. Piękne jest to, że mamy dostęp do... Aha, nie ma wylewu Nilu? Nie ma, a widzicie, nie ma wylewu Nilu, ale jest złoto do zdobywania, ekstra. Jest dużo złota. Będziemy to będziemy bogaci w tej misji. Może nie ma eksportu, importu? Mamy handlowanie z trzema... Zobaczmy, z czym możemy handlować. Możemy handlować z Tinis. I on chce kupić od nas żelazo i sprzedaje nam... I teraz tak. Mówicie, że to w sumie nie jest... Gra nazywała to w oryginale grochem, ale tak naprawdę jest to ciecierzyca albo pieruny jasne, zapomniałem. Idę sprawdzić w komentarzach. Lędźwian? Coś takiego. Okej, okay, mam to. Dobra, lędźwian. O kurczę, dobrze pamiętałem jednak, to dziwne. Lędźwian i soczewica był znajdowany w grobowcach, podobno. Ciecierzyca jest rośliną tamtego regionu. Jest tak tłumaczenie. Kot na puszczy tutaj też popisał, ale wiem, że też widziałem chyba dwa czy trzy komentarze na temat tego, że jest to tak naprawdę lędźwian, ale dla uproszczenia nazywają to grochem, no bo w sumie to jest taki groszek. W sumie nigdy ciecierzycę jadłem w różnych koligacjach, połączeniach, jadłem też w pierogach, powiem szczerze, w żaden sposób mnie nie powaliła i nie jestem fanem ciecierzycy. Co? Aha, dobra, bo to nie jest, że to... Okej, okay, dobra, słuchajcie, to wygląda śmiesznie, bo wygląda trochę jakby to było mięso gry, ale game to po angielsku również, jeśli dobrze pamiętam, nazywa się tak również stado? Chyba? Wiem, że coś związane w tym kierunku. Proszę bardzo, o, Neken będzie chciał znowu kupować o nas papirus. Bardzo chętnie, ma też do sprzedawania różne rzeczy. Ale właśnie, tutaj trzeba zawsze, i to pamiętam, że tak było w Faraonie, zawsze trzeba na początku ogarnąć kilka spraw, zanim zaczęło się budować. Jakie mamy możliwości zarobku? Jak widzicie, mamy tutaj wydobywanie złota, więc to nie jest taki problem za duży. Mamy też bardzo fajne jeziorka, może obok tego jeziorka będziemy starać się tutaj gdzieś zainstalować. Widziałem też taką fajny pomysł, że usuwało się w starych Faraonach drogę i oni nie szli tą drogą potem i nie skręcali, tylko szli bezpośrednio od razu na miejsce. Nie wiem, czy to dalej działa. Zwróciliście też moją uwagę, że nie ma obracania mapy. W sensie, w starej wersji można było obracać mapę o 90 stopni. Tutaj tego nie ma i ja powiem tak, mi to nie przeszkadza, ponieważ ja absolutnie nigdy prawie nie obracam mapy. Ja lubię, nawet jak mam, wiecie, dowolną mapę, że mogę sobie obracać w 3D, pod dowolnym kątem, zawsze układam sobie w jeden sposób, bo ja jestem wzrokowcem i ja muszę widzieć, ja wtedy pamiętuję, w którym miejscu co mam. A jakbym ciągle zmieniał, to tak jakbym siedział przy biurku, sobie co chwilę obracał o 90 stopni biurko. Kurde, pierdzielca bym dostał, bo okazałoby się, że nie jestem w stanie zapamiętać, co gdzie jest. Zostajemy przy też trybie tych rekruterów, którzy są globalni. I mamy tylko seta, zobaczcie, jeśli chodzi o religię, czyli mamy jednego boga. Znakomicie, to będzie bardzo łatwo ich ogarnąć. Zobaczmy też, czy mamy dostęp do tych wszystkich... i zobaczcie, mamy tylko takie jedzenie. Okej. Okay. I zobaczcie, co jest ciekawe. Mamy co prawda gliniankę. Tak, mamy gliniankę i możemy robić garnki. Natomiast nie mamy ani surowca do produkcji piwa. Nie mamy jęczmienia, nie? Mamy za to, zobaczcie, kopalnię kryształów, klejnotów. To też coś ciekawe. Czyli jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście... A z jedzenia mamy tylko, zobaczcie, mięso. Czyli to jest dość ważne. To jest dość bardzo ważne, istotne. Że mamy tylko mięso. Nie mamy nic innego. Nie mamy tu farm, nie mamy wylewu Nilu. Tutaj nie możemy w ogóle. Żadnych farm. Nic. Tylko możemy jechać na mięsie. Więc jeżeli się okaże, że mięso będzie za mało, będziemy musieli otwierać nowe szlaki handlowe i kupować mięso. Kupować jakiś inny rodzaj jedzenia. Tu mamy kopalnię, bardzo spoko. Podoba mi się, że rzeczywiście jest sporo tych miejsc właśnie z takim złotkiem tu narysowane, wiadomo, że to jest złota, czyli trochę tu ogarnąłem, jak wygląda sytuacja. Tu mamy mega dużo złota, więc jestem pewny, że tu będziemy starali się to złoto pozyskiwać i to złoto przemieszczać, przerzucać do naszego pałacu. Tylko no właśnie, pytanie brzmi, czy pałac w ogóle może być zbudowany w takim miejscu, na takim odludziu? Jest personal mansion, tu jest tax, courthouse, village, tak. Okej, to collect tax. No właśnie, wydaje mi się napisane, że grassy area, widzicie? Czyli tak naprawdę możemy gdzieś tutaj postawić, w okolicy, nasz pałac i będziemy musieli transportować złoto
tutaj tą drogą prawdopodobnie do naszego pałacu. Więc tak będzie trzeba zrobić. Dobra, słuchajcie. Postawię pierwszego ziomka, żeby zobaczyć, z którą oni idą. Czy idą z góry, czy idą z dołu. Nie widzę, żeby szli. Idzie stąd, dobra, okej. Czyli widzicie, tu i z lewej strony idą. Dobra, to przynajmniej już wiem. No to zaplanuję sobie start i potem już polecimy. Dobra, słuchajcie, mam jakiś początek, możemy to odpalić. Nie jest wszystko jeszcze przygotowane tak na tip-top, ale sobie zrobiłem kolejny eksperyment, jeśli chodzi o kształty, bo też mówicie, Stasiak, może eksperymentu też kształtami swojej wioski, więc kolejny mój eksperyment to taka trochę ósemka. Tak sobie wymyśliłem, że zrobiłem sobie tutaj główną taką trasę, która leci w taki sposób, tak? Taką ósemeczkę robi. Ludzie są już trochę przybyć, więc oczywiście zrobimy tak, żeby oni bardzo szybko przybyli, bo bez tego to... Poczekajcie, bo to jakiś jest problem. Myślę, że trzeba będzie to połączyć, żeby oni mogli sobie teraz tak łatwo tutaj przylecieć do domu, proszę bardzo, okej, możemy już lecieć normalnie. Więc ludzie przybywają, no i oczywiście, co my tu mamy? Mamy przygotowane, zobaczcie, od razu już pawilon. Tak, pawilon, to jest miejsce, to jest trzeci poziom rozrywki, chyba największy. Ewentualnie jeszcze może pojawić się coś innego, jeszcze taki specjalny budynek. Ale tutaj mamy, no właśnie, co my tu mamy? Mamy Juggler School, mamy konserwatorium, mamy też Dance School, czyli to mamy po prostu tancerzy. Tak, więc zrobimy sobie też tak, że będziemy mieli taką strefę tutaj związaną z... O, już glinianka działa, dobra. Strefę związaną... Rycerza od razu postawię. Z... Damy im trochę tutaj. Dobra, co tak sobie myślę? No dobra, bo jeszcze muszę gdzieś zbudować magazyn, ponieważ magazyn będzie być najbliżej. Podzielimy przemysłówkę i nie przemysłówkę. Dobra, tu mnie tak naprawdę zależy, żebyśmy tu zbierali tylko garnki. Accept all. Dobra, garnki są, okej. Okay. Czyli mamy pracę, oczywiście jeszcze tam ludzi będzie trzeba, podobno ponaprawiali już te, widziałem w fixach, że podobno te belki mają być naprawione, ale zobaczymy. Potrzebujemy jeszcze dużo pracowników. No ale właśnie, no teraz tak, tutaj muszą zacząć łowić, ale no właśnie, największy mój ból to jest to, że zapominam, że to ma być accept all również. Czyli innymi słowy, dobra, teraz jadą z jedzeniem. Bo tu też to traktowane jest jako magazyn. To jest dziwne, powinno być oddzielenie, że to osobno, to osobno. Bo tu zwykle chcę przyjmować całe jedzenie, no. A przynajmniej w większości. Set. Do czego, czym on jest, kim on jest i z czym on jest związany, zaraz będziemy się dowiadywać. Natomiast wiecie co, zrobię tutaj takie lekkie oszustwo może. Zrobię tutaj nam tu miejsce, bo mówicie, że fajnie byłoby ten plac gdzieś był blisko, bo podnosi jakość, ten plac religijny. I tak zrobimy. Proszę bardzo, będzie blisko, ale nie będzie połączony w ogóle tutaj. Znaczy, możemy zrobić jeszcze lepiej. Połączymy go tu, ale tutaj postawimy roadblock. I to będzie potem oczywiście jeszcze trasa, która będzie jechała tutaj, po to, żeby złoto mieli gdzie przywozić. Więc gdzieś tutaj pewnie obok powstanie, albo gdzieś tutaj powstanie, nie, musi powstać na trawie. I myślę, że już teraz zaplanuję, gdzie bym chciał mieć, bo widzicie, pieniędzy nie mamy za dużo. Personal mansion też by trzeba było postawić jak najszybciej w sumie. O, proszę bardzo, możemy to obrócić? Możemy. I tutaj będzie stał, proszę bardzo, pałac. Mamy pałac, powoli ludzie będą się schodzić. Myślę, że można zaplanować od razu więcej typa. Tutaj jeszcze jakąś czwóreczkę. Tu będą pewnie jakieś ogrody, nie będą tu wychodzić, więc my jeszcze jakąś czwóreczkę postawimy, niech ludzie tutaj przychodzą i się cieszą i niech będzie więcej pracowników, bo musimy i tak osiągnąć 2000 ludzi tutaj? Chyba? Tak mi się wydaje. Encyklopedia, in-game help. Czym to się różni w takim wypadku? Tutaj mamy właśnie, tu dużo tekstu jest, mam też... Raz. Encyklopedia i... Czy to jest zakładka, która otwiera dokładnie to samo? Prawie to samo. Okej, prawie. Jakaś jest różnica. Objectives. Tu mamy w ogóle zakładkę z celami. Ktoś tam pytał w komentarzach... Cicho bądź. Pytał w komentarzach, gdzie mamy cele misji. No to tu mamy. Jest osobna zakładka na to i widzimy, co musimy osiągnąć. Ale nie widzimy dokładnie, jakie budynki mamy zbudowane, tak? To jest też ciekawe. Tu mamy tak tylko nazwę tylko. Sturdy Hut na przykład. Albo Rough Cottage, tak? Natomiast nie wiemy dokładnie... O, spada im standard życia. O kurczę, już mają request. 500... O Jezu, już chcą? Dobra, mamy 9 miesięcy na to, żeby 500 koperu, 500 miedzi dowieźć, bo będzie spadać nam Kingdom Rating. Trzeba uważać na to. Dobra, zrobimy już pierwszy festiwal też przy okazji. Dobra, musimy zacząć... Widzicie, dużo chcę rzeczy powiedzieć, ale tak naprawdę to potrzebujemy mieć więcej ludzi, bo potrzebujemy zbierać to złoto, żeby dostarczać go do pałacu.
Jak najbardziej, to nam będzie potrzebne, tego więcej pracowników jest tutaj też bardzo potrzebne. Jeszcze więcej pracowników. No tak, ale oni powinni dostać jedzenie, ale wiadomo, że tym jedzeniem jest jak jest. Teraz niby tego jedzenia jest sporo, bo mamy po prostu tych łowców tutaj, którzy polują na te biedne strusie. Jezu, pamiętam, że w tej wersji oryginalnej czasami bardzo ciężko było im. Niektórzy po prostu biegali przez całą mapę, próbując dorwać strusia. Pamiętam, że były takie problemy. To było mega dziwne. Sami widzicie, że tutaj z tym jedzeniem nie będzie zbyt ładnie. Znaczy nie będzie zbyt łatwo, bo jednak to jedzenie jest dowożone z dużym opóźnieniem, dlatego że widzicie zresztą, jak wygląda sytuacja. Myślę, że tu zrobimy coś, co pomoże im trochę. Postawimy magazyn mniej więcej w połowie drogi i tu wyjątkowo dam coś takiego jak Game Meat Accept All, tak? Niech tutaj dowożą mięso, a wręcz bym powiedział, że wtedy tutaj chciałbym, że tu ma być Get All Meat, tak? Zdobądź całe mięso. Też może, dobra, accept all. No nie wiem, czy to pomoże w sumie. Czy to pomoże w dostarczaniu? Jak widzę, że i tak w sumie oni przewożą mięso. Okej, okay, jest tutaj. I teraz będzie im bliżej chyba tutaj. 6 miesięcy na zebranie. To będzie bardzo ciężkie do zrobienia, niestety. Jestem tego świadom, że to będzie ciężkie do zrobienia. Jak tam pracownicy? Widzicie, mamy jeszcze pracowników, znaczy jeszcze nie mamy wszystkich pracowników, których trzeba mieć. Jestem ciekaw w ogóle, jak będzie wyglądać trasa tych wszystkich ludzi po takim skrzyżowaniu. Nie wydaje się to zbyt ciekawą opcją, ale sprawdzimy. Dajmy też im Juggler School gdzieś tutaj. Myślę, że właśnie w strefie tutaj, bym powiedział, ekonomicznej. Employees needed, dobra. Nie no, potrzebę pieniędzy, tak? Bo wiemy, że możemy tylko raz dostać podwyżkę. Więc myślę, że zaczniemy wydobywać goldmine, postawimy. No, woda się zmieści tylko jeden i tak. Więcej się nie da za bardzo, bo tego się nie da zniszczyć, więc raz, dwa, trzy. Na razie trzy. Połączymy je oczywiście drogą. I oczywiście będziemy starali się to połączyć tutaj drogą. Z... Tak jest. Musimy połączyć to drogą z... Village Palace. I teraz pytanie, czy oni będą potrafili mimo roadblocków to zawozić. Bo to jest bardzo ważne pytanie. Jak wydobędą to złoto, czy to rzeczywiście tak zadziała? Powinno. Powinno. Damy tu jeszcze roadblocka, bo chodzi mi o to, że tutaj potrzebujemy oczywiście zadbać o to, żeby tu nie było żadnych pożarów ani problemów, więc musimy tu też jeszcze jakieś usługi postawić, bardzo proste. Potrzebujemy pracowników, tak jest. No i teraz zobacz, czy to rzeczywiście jest dobra opcja, tak? Czyli mamy tutaj zdobądź na maksimum, tak? A tutaj mamy dowieźć, więc wydaje mi się, że to będzie ok, tylko myślę, że jeszcze damy jednego. Nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Tak naprawdę widzicie, że problemem to nie jest zdobywanie je pożywienia, tylko tak naprawdę dowożenie to pożywienia tutaj, więc może... Nie wiem, jak to będzie można lepiej obejść, ale faktycznie... Tak naprawdę, no to powinien ten magazyn być chyba bliżej jednak tych... magazyn powinien być bliżej tutaj, miejsca, gdzie łowią, a no bazar musiałby... Bazar ma bardzo blisko, ale wiadomo, że powinien być może dalej. Jest, dobra. Dowożą nam złoto tutaj, więc jest bardzo dobrze, ci są zadowoleni. Entertainment not found. Jak to hardly? Proszę bardzo, staliście już jugglerów. Chcecie więcej? Proszę bardzo. Postawimy jeszcze im conservatory. Proszę bardzo. Konserwatorium też jest. Potrzebujemy pracowników. No dobrze. Może rzeczywiście powinnam zrobić jeszcze jedną. Tutaj powiedzmy jakąś dwójeczkę. Postawimy i tu może jeszcze jakąś czwóreczkę pracowników. Jakoś będziemy ich starać się tutaj wszystkich zadowolić. Być może im tutaj też damy trochę... A, może właśnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Tu mamy jakieś forty oczywiście. Będziemy zaraz się uczyć. Shrine to Seth. Seth. Więc postawimy tutaj. Tutaj, proszę bardzo. Ło, jak pieprzło! Co tu się wydarzyło w ogóle? Jak walnęło. To jest... To może być tutaj, bo jest dwie od drogi. Dobra, no i Seth powinien nas bardzo lubić. Zobaczmy, jak on nas lubi. Jest apatetyk na razie, ale zrobimy zaraz mu lepszy festiwal. Musimy zacząć importować, no zobaczcie, jaka jest sytuacja, tak? Musimy poczekać, co tu się dzieje, że oni nie robią garnków? Wydaje się, że mamy więcej gliny niż... Dobra, wiecie co, zrobimy to w takim razie, damy trzeciego pracownika. No i co, i znowu zobaczcie, znowu chcą od nas kolejne zlecenie, a ja na razie jeszcze nie wydobywam żelaza, więc tu jest taki trochę problem, bo nie mam za dużo pracowników jeszcze. Widzicie, jeszcze potrzebuję pracowników, żeby ogarnąć to, co teraz mam, więc faktycznie, nowe domy myślę, że będą potrzebne, żeby to wszystko ogarnąć i okiełznać. Tutaj mamy, prawda, dostarczanie. Myślę, że
Oż kurde. Krzywo. Nie, zrobimy to ładniej. Cyk. Out of money! No właśnie, ale mamy pierwszą pożyczkę. A, i pożyczka też jest zależna od widzę, że od misji. Tak jak sami widzicie, że dostaliśmy 2500. No i to jest niebezpieczne, tak? To jest niebezpieczne. Lavish Festival. Dobra, musimy też postawić oczywiście jeszcze moją rezydencję. Niektórzy mówią, że te rezydencje będą się stawać jak najszybciej. Personal Mansion. Być może mają rację. To też musi być gdzieś na trawie. A postawimy tutaj. Będzie na rogu w razie, gdybyśmy chcieli rozwinąć naszą miejscóweczkę. I oczywiście poborca podatkowy też się przyda, żeby trochę pomóc w zarobkach. Może nie jakoś bardzo, ale pomóc. No, nie mają piwa. Więc na razie zatrzymamy się na tym, bo zanim zdobędziemy piwo, to musimy zacząć zarabiać na to piwo. Więc na razie musimy sobie poradzić z tym, co mamy. Okej, okay, dobra. Czyli tak, jedzenie jest. Set approves. Strike down enemies. Dobra, Set jest odpowiedzialny. To jest chyba bóg wojny właśnie. Egipski, tak mi się wydaje, bo on jest związany właśnie z militariami. Dobra, jak wygląda sytuacja? Mamy 20 pracowników potrzebnych, ale cały czas migracja jest, więc jest dobrze. No właśnie, z tym mięsem jest, jak jest również. Bardzo powoli to mięso staje dostarczane, ale jednocześnie... Wiecie, jaka jest sytuacja. No, wydaje mi się, że ten magazyn powinien być jednak bliżej, tak? Kurczę, no właśnie, acknowledge. No nie jestem w stanie. Dobra, muszę się zająć tym koprem, że tak to nazwę. Czego tu nie ma? Stracili jedzenie. No i właśnie, dlatego, no tak, tylko jedzenia jest niewiele. To jest inny problem, tak? Idzie po to mięso, ale niedużo tego mięsa jest, więc tutaj będzie dużo takiej chyba raczej migracji i wyrzucania ludzi, bo jeszcze musi przejść babeczka i rzeczywiście to rozdać tym ludziom to jedzenie. A jak widzicie, niby, że mamy tego mięsa, jednocześnie no ono jest tak dowożone ad hoc. Tak, więc no właśnie, z tym mięsem jest jak jest. Więc powoli będzie oczywiście babeczka sobie tutaj to mięso dorzucać. My tu będziemy powoli też dostarczać. Być może powinniśmy jeszcze zrobić jednego polującego? Może tak? Nie krzyczy mi, że... No tak, 2% nie tego unemployment, także jest dobrze. Słuchajcie, zróbmy to. Zacznijmy również wydobywać, myślę, że... tak zwany copper, czyli... copper mine, czyli... Boże. A, i on też może być przy złotych punktach tylko. Okej, okay, dobra. Copper ore, czyli żelazo. Miedź, przepraszam, miedź, tak? To jest miedź, nie żelazo. Już łączymy to wszystko drogą. Tak jest, połączymy to również drogą z głównym traktem, bo będziemy chcieli niebawem eksportować również to. I chcemy oczywiście tu postawić jeszcze... No, możemy tu skopiować i postawić jeszcze magazyn obok. I ten magazyn będzie oczywiście tylko... Accept all. Dobra. No i oczywiście musimy też zadbać o to, żeby tu się nic nie wydarzyło złego typu. Postawić im architekta i postawić im tego zioma. I oczywiście jeszcze roadblock. Przypadkiem nie wyszli. Dobra. Set będzie bronił naszego państwa. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Jak nam wygląda sytuacja? Potrzebujemy jeszcze 30 pracowników. No, ale wydobywamy, tak? Wydobywamy i będziemy mogli zaraz spełniać prośby, więc to też jest istotne. Musimy dbać o to. No fajnie byłoby coś eksport, właśnie, tylko jaka... Fire in the city! Gdzie? O kurczę! Nie pomyślałem! Jasne, widzicie, to jest jednak miejsce, gdzie ja zapomniałem o postawieniu tych budynków. Ajajajajaj, no właśnie. I jednak, proszę bardzo, zapomniałem postawić budynki. Nie lemeter. City safety in place needed. Moja wina? Oj, no i rzeczywiście rozprzestrzenia teraz ogień. Tak jest, to była moja... Zapomniałem w tej sekcji postawić również, skoro że jest roadblockiem oddzielone. Zapomniałem postawić. No i moja wina niestety. Teraz będę musiał żyć z tym, że niestety, ale... Stracili pracę, ale za chwilę to będzie na nowo postawione, więc... No, straciliśmy trochę tego mięsa, przyznaję, ale no... Moja lama faktycznie, zapomniałem, że tutaj też trzeba o to zadbać. No już postawimy. Wiem, że employees needed. 12 pracowników jeszcze trzeba. Tu nie ma to tamto. Dopóki nie zaczniemy kupować jakiegoś jedzenia dodatkowego, to trzeba będzie to po prostu... kurde, łażą ludzie i nie mogę zbudować. Dobra, już jest okej. Okay. Dobra, no już mamy to zadbane, więc już jest w porządku. Dobrze, że nie spłonął magazyn. Tylko, że no widzicie, no tego jedzenia jest dalej mało, mimo że zrobiłem ich tutaj tylu tych polujących. Być może trzeba naprawdę to zmaksymalizować. Mam wrażenie, że one się same, widzicie, z tego miejsca respią te, kurcze strusie, więc może będą mieli na co polować. Chociaż moim zdaniem to jest straszny overkill, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, no musimy zadbać o to jedzenie.
I tak no, i zobaczymy co z tego wyjdzie po prostu. Jakie sobie tutaj daję sobie 5, dajemy sobie 8. Royal Scribe Salary, niech będzie. Na pewno to też może wpłynąć na jakieś statystyki, trzeba uważać z tym. Więc dobra, pytanie czy oni tu wyprodukują 100%, czyli widzicie, mają o wiele dłuższą drogę niż są w stanie dowieść, ale no co zrobić, to i tak jest daleka droga, nie mogę tego skrócić. Dobra, Set bardzo nas lubi i to mi się chociaż podoba, że nas Set lubi. Piwo nam jest potrzebne, tylko żeby mieć piwo, o proszę bardzo, dobra, zobaczmy zakładkę Kingdom. Overseers, gdzie to było, tu, nie, czy muszę sobie przypomnieć. Tutaj mamy Kingdom 48, Open Trade Route, no gdzie to jest? Army Status, kurczę, gdzieś to było, być może już zniknęło, kurczę, bo tutaj, no request, ok, czyli przegapiłem znowu request na miedź, przepraszam, bo tu by się pojawiło, tak, tu by to było, więc no, niestety, przegapiłem dwa, ale już magazynuję, tak, już mam trochę, już mam 900, więc myślę, że trzeba otworzyć w końcu sprzedaż, jakiś tu trakt otworzyć, handlowy, i sprzedawać po prostu nadwyżkę, bo ten chce kupować, więc open trade route, confirm, i jeszcze idziemy teraz od razu, żeby nie zapomnieć, idziemy tutaj, do ministra handlu, to, dobra, i dzięki temu możemy też importować od razu piwo. Możemy też importować już ciecierzycę lędźwian, czy jak to się nazywa. I damy sobie, że masz eksportować powyżej 1000, ponieważ 1000 chcę mieć w razie na jakiejś świecie. Jak będę chciał przekazywać po prostu innym królestwom. Tak? One additional worker. Gems! Osz w mordę! No widzicie, teraz jeszcze musimy zacząć... Ojojoj. No kurczę. No dobrze. Skoro tak, to musimy również zrobić wydobycie klejnotów, bo no właśnie, musimy dbać o to, żeby współczynnik Kingdomu działał. O, ale gems mogą być. Dobrze? Gemstone mine? Okej, okay, nie musi być przy tych. Nie musi być przy. Tak zwanych kurczę żółtych kulkach. Employees needed. Two people working age. Unless you find your workers quickly, sir. Dobra. Employees needed. No ja wiem. Ale co poradzisz? Nic nie poradzisz na razie. Podłączymy to wszystko pod jedną trasę. Wiem, że mam mało pracowników. Zaraz zrobimy więcej, ale też jedzenia będę musiał potrzebować będę. Postawimy kolejny magazyn. I w tym magazynie będziemy już magazynować gems. Accept all. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał kupować ode mnie potem te klejnoty, ale one będą tu przygotowane w tych czterech kopalniach. Kopalnie bardzo dużo chyba ludzi chyba biorą, tak? 8, a nie, 8 pracowników, to nie jest dużo. Więc mam na razie 27 potrzebuję i jakaś migracja bardzo wolna jest, ale no wiadomo, wszystko zależy od jedzenia, ale zobaczcie, no i proszę. I teraz już magazyn z jedzeniem jest, a to oznacza, że możemy spokojnie spróbować zrobić sobie jeszcze, tu proszę bardzo, kolejne 4 miejsca na ludzi i być może oczywiście zaplanować jeszcze jakąś tutaj nową wokół tego jeziorka, kolejną strefę, a może gdzieś tutaj z mostkiem? Gdzieś tutaj kolejną strefę mieszkalną, być może, byśmy chcieli walnąć? Tak, bo nie potrzebują piwa z bazaru, żeby podnieść swoją jakość, więc być może będzie nam potrzebny też import piwa. Ale na początku, no, najważniejsze jest to, żebyśmy mieli tych ludzi. To jeszcze myślę, że dokoptuję jeszcze czwórkę. Jak będą mieli problem z okolicą, to będzie. Royal Scorer, to satisfy their last fridges, but the army is approaching the city and will attack in 12 months. Słuchajcie, będą chcieli nas zaatakować. O nie. Oh, Royal Scorer, ignore copper, gist people. Dobra, widzicie, i to jest właśnie to. Jeżeli nie daję im prezentów, to mogą mnie zaatakować. I teraz, co to oznacza? Ale widzicie, że tak naprawdę jest pokazane, że będzie mnie Set bronił, więc to jest akurat spoko, ale muszę na chwilę zapauzować. Czekajcie, approving, dobra, zrobimy mu festiwal. Zatrzymajmy na chwilę, bo to oznacza, że muszę rzeczywiście skupić się również na armii. Tak, mamy niedużo pracowników, ale słuchajcie, trzeba zacząć tworzyć tak. Weaponsmith produces weapon out of copper, więc oczywiście musimy też mieć dostęp do tych rzeczy. Myślę, że tu przesuniemy roadblocka tak i gdzieś tak w razie czego i będę mógł dzięki temu... Kurczę, ta misja wydawała mi się, że jest prosta, tak to nie jest prosta. Zapomniałem o produkcji rzeczy. Dobra, to musimy postawić. Tak, to jest Weaponsmith i on będzie miał tutaj production.
I oczywiście będziemy potrzebować tutaj, a zrobimy takich dwóch na razie. Postawimy kolejny magazyn tutaj i ten magazyn będzie miał co? Broń. Accept all. Dobra. Z papirusem będzie ciekawie, bo możemy importować tak naprawdę trzcinę, a eksportować papirus. Możemy z tego zrobić po prostu handel. Importujemy surowiec, a eksportujemy to, co z tego surowca stworzyliśmy. Więc okej. Okay. I teraz jak wygląda military building? Będziemy chcieli mieć infantry za tysiak kosztuje. O kurczę, kosztuje tysiaka i nie mogę pójść teraz. Nie stać mnie teraz na to. Ale sami widzicie, że tutaj rzeczywiście jeszcze jest problem, bo wydobycie jest niskie. A, już ładnie weszło. Dobra, okej. Okay. Ale tak, tutaj idzie akurat produkcja i produkują nam broń. Czyli mamy 12... Dobra, musimy tu zrobić jakiś zapis, bo kurczę... Może być grubo. Krążka 4... Dobra, może być ciekawie za chwilę. Ta gra stawia pewne wyzwania. Jest migracja. Człowieków jeszcze potrzebujemy. Koper. Oj, świetnie, deliver. Okej, okay, od razu mogliśmy kliknąć deliver, proszę bardzo, jest. Sprzedajemy nadwyżkę. Widzieliście, no, dużą nadwyżkę sprzedajemy. Tutaj lecą kolejne ziomki. Mamy 5 kopalni złota. Oczywiście powinno być więcej kopalni złota. No ale właśnie. Fire in... Gdzie znowu mam fire in the city? Gdzie? O Jezu, no faktycznie. To jest kolejne miejsce, które ma pracowników, a zapomniałem, że... Ajajajajaj, widzicie? A to nie sprawdzam tych zakładek i to tak się to właśnie kończy. A niech to szlak. Niedobrze, bo jak mi się spłonie tutaj... Ojej, jak mi tutaj spłonie, co ma nie spłonąć, to gorzej. Dobra, i jeszcze żeby się nie zawaliło, to postawimy jeszcze architekta. Ojej. No właśnie, dobra, już zlewają, okej. Okay. No, mój błąd, znowu jakąś miałem sekcję oddzieloną, która nie była przygotowana na to, że... Lavish Festival, dobra. Gdzieś to jeden koleś? Hej, ziom, tu jeszcze płonie. Ziom Polas. Typie. Tu mi płonie budynek, weź to, no łazisz tu zamiast to oblać? No wreszcie. Kurde, jeszcze mi kolejny budynek by spłonął, byłoby super. Wiem, że potrzebuję pracowników. Broń to rzeczywiście jest coś, co trochę trwa, zanim się wyprodukuje. O właśnie, jest broń. 2300, dobra, myślę, z czym produkować jednostki, bo to potrzebne. Fort Infantry. O Jezus, jakie to jest duże. Mamy, 6, mamy 900, dobra, musimy... Jeszcze potrzebuję do 1500. You satisfied? Dobra. Has risen. Dobra, świetnie. Bardzo się cieszę. Jakie te forty są gigantyczne. Tysiak kosztuje, dobra. Dobra, cannot burn, cannot collapse. Dobra, czyli mamy fort. Fort Guciowort. Okej, okay, kobry. The discompany not any soldiers. Dobra. Navy status. Getting reports. Enemies moving towards the city. We have no request military. A, dobra. No i co teraz? I rozumiem, że teraz jakoś będzie dostarczana, jeżeli dobrze pamiętam ta... A, rekruter jeszcze jest potrzebny, dobra. Okej, przepraszam, jeszcze jest rekruter potrzebny. I rekruter będzie rekrutował nam jednostki i one będą trafiały do fortu. Chyba fort nie musiał być przy drodze, jak dobrze pamiętam, ale już wydałem na to tysiaka, więc... Tak na razie zostawię. Tak, ale wiecie, no jakby bardzo dawno bawiłem się w to, więc... Strike down enemies, no właśnie, czyli Set będzie nas trochę bronił. A jednocześnie, no nadal trzeba uważać. Tu trzeba też pilnować, że musimy 1200 pilnować też tego. Powinna być informacja, że jak mamy już wystarczająco dużo, to powinno mi powiedzieć, hej, mam wystarczająco dużo towaru, uzupełnijmy to. Znaczy, weźcie, o właśnie, jeszcze 5 miesięcy, muszę mieć 1500 klejnotów, żeby, oj, chyba nawet będzie? Będzie? Jest 1500 klejnotów, jest, dobra, poszło. Wysłaliśmy jako prezent, jako danina. Dobra, jak tam stoimy z ludźmi? 15 potrzebujemy pracowników, ale myślę, że tu jeszcze polecimy. Słuchajcie, jeszcze więcej. Wiem. Spadaj mi z tym. Doskonale wiem, co muszę zrobić. To jeszcze bym chciał... Dobra, lecimy na razie tak. Tu będą sobie łazić, mam nadzieję, i pilnować, żeby nic nie spłonęło. Dobra, mamy kolejnych dwóch pracowników, którzy będą po prostu mieć nam tutaj dostarczać, bo z tym miedzi będziemy też zarabiać. Dobra, pracownicy, 23 potrzebnych więcej. Dobra, czego tu nie ma? Granary, a no właśnie. Oj, co? Trouble's great, but the enemy's pretty wage and you will reach the city in 6 months. Za pół roku będzie atak. Tu też
Dobra, tu się nasz rating podniósł. Czyli tak, musimy zapewnić trochę im tutaj radości również. Damy im trochę ogrodów. Proszę bardzo, są ogrody. Tutaj damy im jeszcze ogrody. Tu puścimy ogrody, nie potrzebują tam, ale puścimy im tak ogrody. Myślę, że puścimy też trochę kapliczek dla naszego seta, żeby cały czas nas tutaj chronił, bo to jest jego miasto, tak? Jak widzicie, to jest jego miasto. Nie ma żadnego innego boga. To jest miasto tego boga i koniec. Boga Seta. Proszę bardzo. New trade route available. O, proszę bardzo. Moja reputacja się zwiększyła, więc mamy nową sieć. Dobra, zaraz zobaczymy, tylko jeszcze... No, jest approving, więc zrobimy mu jeszcze jeden festiwal, żeby mnie bardziej approving, a my zobaczymy, jaki tak wygląda handel. Do Menefer możemy się. I teraz okupują, patrzcie, broń. Barley, clay, beer, gems, jewelry. Okej, otwieram i będę sprzedawał nadwyżkę, słuchajcie, klejnotów, jasne, jak najbardziej. Dobra, i co my chcemy teraz zrobić? Chcemy zobaczyć jeszcze raz Overseera do handlu. Mamy możliwość eksportu, tak, i też when over, i też powyżej tysiaka. Żeby mieć, wiecie, na... Wiecie, tam 1200 było chyba, nie? Jakaś taka danina, więc damy 1200. Powyżej 1200 możemy sprzedawać, więc to będzie ok. Będzie w miarę ok. No i powinniśmy jeszcze trochę tutaj wytrzymać, zanim nas przeatakuje. 18 pracowników potrzebnych. Staram się, czy tutaj nie chcę postawić tych dwóch budynków, ale... No gdzieś będę chciał, jednak chyba to będę chciał zrobić drogę, która połączy kolejną sieć tutaj, większą. Gdzieś tutaj zrobimy taką może po tej stronie. Kolejną sieć. Kolejne miejsce. Dobra, będzie nas chronić. Far of Lands. Zobaczcie, mamy jedzenia. No i bardzo ładnie. Mamy tyle jedzenia, że jest bardzo miło i bardzo pięknie. Niech będzie to jedzenie, bo będziemy musimy osiągnąć 2000 ludzi, więc to i tak jeszcze jest zabawa. Dobra, tutaj mamy jakąś Equip 6 soldiers with shield. No soldier equipped with shield. Produce some from height to benefit your men. Nie mają tarcz. Ale są za to, w ogóle są tu jacyś ludzie? Są tu jacyś ludzie w forcie, tak? Mamy 6 jednostek kobry. Każdy fort to jedna jednostka, także mamy. Okej, rekruter powoduje, że... Dobra, zero units, okej. Lavish Festival, dobra. No wiadomo, produkcja musi być broni, żeby to zadziałało. Myślę, że możemy zrobić tak w przypadku jeszcze jednego producenta broni. Czemu nie? No, zobaczymy jak ta walka będzie wyglądać, bo to też jest coś dla mnie nowego. A, no Granar im przeszkadza. Tu miałem w ogóle zrobić tak, żeby poprawić im trochę jakość. Jakieś place to pobudować, o właśnie, żeby czuli się, że jest fajnie. Mogę też wypłacić swoje salary. Mam 152 debeny, mogę wejść tutaj, kliknąć Give it to city. Proszę bardzo, all i to da... Naszemu miastu dorzuciliśmy trochę debenów, więc sami sobie zarabiamy i też dajemy tym ludziom. Dobrze. Okej. No niebawem nas przeatakują. Chyba nie ma żadnej na razie kolejnej prośby. Bo nie zrobiłem tutaj w sumie miejsca na kolejne magazyny. No będą kolejne magazyny w razie czego. Więc nie ma problemu. Trzeba tylko uważać, żeby to wszystko nie zawaliło się, tak? Czyli mam nadzieję, że tutaj panowie chodzą i sprawdzają, żeby nic się nie zawaliło. Dobra, wszystko jest tutaj ok. No to poczekamy na następne wydarzenie. I mamy, bardzo długo nie musiałem czekać. Za miesiąc dojadą do nas. Zróbmy jeszcze jeden taktyczny save. New save, tak, zrobimy jeszcze tak. Najlepsze jest to, że tu nie mogę robić nawet spacji w save'ach. To w ogóle jest dla mnie porażka. Muszę robić jakieś, nie wiem, 4P1 czy coś. Zobaczymy, jak wygląda w ogóle wojna, ale mam nadzieję, że set mi pomoże, mimo że mam małe wojsko, bo inaczej przegram i będzie pozamiatane. Nie mam. Heights. Nie mam w ogóle skór. Nie wiem nawet skąd skóry zdobywać. Trzeba też zadbać o piwo, tak? Żeby było więcej osób się pomieściło w naszym tutaj miejscu. Czego to zabrakło? Housing. Aha, czyli znowu macie problem z jakością. Dobra. A wam tutaj damy trochę ogrodów. Proszę bardzo, już nie macie problemu z jakością. Tu macie jeszcze ogródki, proszę bardzo, ładne. Tu macie ogródki. Spirit of Set, proszę bardzo. Set pamiętał swoją przepowiednię i zniszczył tych, którzy chcieli zniszczyć nasze miasto. O, proszę bardzo. A, i zobaczcie, jest. Enemy on our territory, go to battle. I teraz o co chodzi? Widzicie, i jest coś takiego. Tak to wygląda. 4 łuczników, 2 ludzi, tu mam też 4 ludzi, 8 ludzi. I co? I to... Aha, oj, ja nie mam tu żadnych łuczników faktycznie. Co?
I teraz oni idą walczyć, bo zwykle to było, wiecie co, to było, działo się na mapie tutaj gry, a teraz przenieśli tę wojnę na taką mały, na taki mały ekranik i tu się dzieją po prostu... Proszę bardzo, co tu się dzieje? Continue. Player loses, infantry, enemy loses, you have defeated invaders, Tima is safe for now, rebuild your army. Ta animacja kompletnie jakby była popsuta też. Total. Enemy loses one, six. Straciliśmy jednego człowieka tylko, return to city. Właśnie jestem ciekaw, czy można by zobaczyć, okej, okay, Seth będzie nas bronił, czy można zobaczyć, ile jednostek faktycznie naciera na nas? Wydaje mi się, że być może to jest do sprawdzenia i zobaczenia. Pan co chce? Sells. Dobra, ale kupuje też broń. No na razie broń nie chcemy kupować, bo nie sprzedajemy broni, ale może w przyszłości będziemy też broń sprzedawać? O! Ktoś kupił, proszę bardzo, klejnoty powyżej 1200. Bardzo dobrze. Kupują 4000, jest. Very good, very nice. Dobra, to musimy zadbać o piwo. Tylko teraz tak, możemy importować... Debeny! Dobra, deliver. Okej, okay, no. Pierwszy raz, nie pamiętam, że w oryginale też można było, też była prośba o debeny, bo nie pamiętałem tego. Musimy zobaczyć jeszcze raz, jak wygląda sytuacja i co my tak naprawdę sprzedają nam Pottery Papyrus Check, ciecierzyca nie chcę. Chyba kliknę to samo. Nie, Chickpeas Pottery Papyrus. Chickpeas Beer Pottery, okej, dobra, na czymś się rzucić. Tu sprzedają piwo, a czy mogą sprzedawać jęczmień? Game Meat, nie potrzebujemy. I tu sprzedają Flax, Clay, Linen. Mhm. No dobra. To dobrze, że sprzedają flax, bo myślę, że zobaczcie, to możemy zrobić fajny deal. Kupujemy flax i sprzedajemy papyrus, tak? Także 1200 za tę wymianę byłoby spoko, ale wygląda na to, że musimy kupować jednak piwo, więc pójdziemy sobie, bo mamy chyba gościa od piwa, pójdziemy do handlu i powiemy, że chcemy kupować piwo. Importing to maintain. I zobaczmy, chcemy mieć zawsze 800 piwa, tak? Czy 1200 piwa? 1200 piwa chcemy mieć zawsze. I musimy teraz oczywiście postawić magazyn na to. Gdzieś blisko, jakoś, znaczy nie jakoś bardzo daleko. O, tu można jeszcze w sumie ludzi postawić. Czemu ja tu ludzi nie stawiam wokół tego miejsca? Nie wiem. Postawimy sobie, myślę, że gdzieś tutaj magazyn. O, tutaj może być magazyn, to będzie magazyn z piwem. Może być też magazyn, słuchajcie, tutaj. O, to jest niegłupie miejsce. Co? I znowu Bedouin Army nas chce atakować? Kurczę. Czy oni... No dobra, no znowu mnie atakowali. Skubańcy. Dobra, tu chcemy akceptować całe piwo. Dobra. Będzie miejsce na kupowanie piwa, bo tu nie możemy piwa robić. Nie mamy dostępu do jęczmieniu. Do jęczmienia, przepraszam. Myślę, że zrobimy podobnie jeszcze raz tutaj. I tu będziemy chcieli zebrać, słuchajcie... Flax. Accept all. Tak? Tylko tak, i tak to ma Papyrus? Nie, dobra, to zrobimy osobno. I to zrobimy, zaraz tutaj jakąś jeszcze akcję z... Jakoś tu poprzestawiamy, wiecie co? Zaraz tu poprzestawiamy wszystko. Oj, coś się kliknęło oczywiście, nie wiem co. Ale możemy zobaczyć. Zadowoleni są. Podnosi się mój współczynnik, dobra. Bo chcemy zrobić również jeszcze raz powielić magazyn. I to będzie magazyn na Papyrus. Accept all. To już tu przygotowuję, tak? Będę chciał również zrobić w takim... Ach! Pamiętacie, tam mnóstwo było tych ludzi potrzebnych do pracy, żeby papieru stworzyć. Chcemy jeszcze raz wejść na mapę, zobaczyć, kto handlował... Okej, meat. Ty handlowałeś? Flags? Dobra, otwieramy. Papyrus od razu będzie. Dobra. Cyk. Idziemy znowu do Ministerstwa Handlu. I co chcemy robić? Chcemy robić... Import to maintain i tu w sumie robimy chyba tam 1500 i możemy odroczyć papyrus import export when over i zostawimy sobie powiedzmy 400 dla jednej szkółki i będziemy eksportować, dobra, niech będzie 500 i eksportem powyżej 500, dobra, ok. Jak się pojawi flax, to będzie można zacząć już przerabiać, dobra. Set jest zadowolony, cieszę się bardzo. Oj, tylko czy ja się... Moment, zatrzymam, czy ja się nie pospieszyłem? Mogę produkować piwo out of barley. Muszę zobaczyć, czy ktoś przypadkiem barley nie sprzedawał. Wiecie co? Ja nie mam możliwości tworzenia papirusu. Chyba. Bo byłoby tu, prawda? Chyba się pospieszyłem z fajnym pomysłem. No to trzeba zawsze zwracać uwagę, szanowni państwo, bo... Bo tak, ja nie mam możliwości produkowania papirusu.
Tribal School, a po, no właśnie, to jest miejsce, gdzie potrzebuję... Nie mam możliwości produkowania papirusu. Kurczę, a myślałem, że mam. Niestety mam tylko brewery i mam tylko potter. Ale skoro dalej mi brudalny browary, to może jestem w stanie kupować jęczmień? A nie, może przegapiłem. Sells. Muszę kupować jednak papirus. Niestety. Co mnie trochę boli. Flax, no nie widziałem tutaj nic takiego. Nie. Papyrus też sprzedają, okej. No dobra, czy nie widzę, żeby jęczmień sprzedawali? Może w przyszłości jest do odblokowania? Nie wiem, kurczę. Widzę, że sprzedają tylko... Tylko... Dobra, to musimy to... Ja to szybko zmienię, tak? Wiemy, co chcemy osiągnąć. Zrobimy sobie też kolejny fort, myślę. Tym razem zrobimy fort dla łuczników. Zobaczymy też, czy on rzeczywiście potrzebuje... No chyba potrzebuje, słuchajcie, jednak dojścia do trasy, ale postawimy go tu, zaraz zobaczymy. Dobra, nie no, widzę, że potrzebuje. Dobra, chyba fort też potrzebuje trasy. Okej, drogi. Wydawało mi się, że forty w oryginale nie potrzebowały drogi. Dobra, za 6 miesięcy do mnie będą atakować. Gift! Proszę bardzo, dostaliśmy 1600 groszku, przepraszam, tego ciecierzycy, ale nie mam jak to przyjąć. No właśnie. But there is insufficient space in your storage yards and granaries to accommodate it. Make some room and we'll be delivered next month. Okej. Emissary is continuing to journey 1 month. Dobra. Zatrzymamy na chwilę, bo za miesiąc dostanę groszek, a nie mam gdzie tego groszku umieścić faktycznie. Więc wiecie, co zrobimy? Zduplikujemy. I tutaj zrobimy tak, że tutaj będę chciał accept all. Accept none. Czyli tu będzie po prostu na groszek miejsce. Po prostu. Dobra, jak tam w ogóle z ludźmi? Mamy 2 pracowników potrzeba. Ale no czekamy, a jest piwo. Dobra, przyszło piwo, już wzięli piwo, już będą rozprowadzać. Tutaj jeden jest niepotrzebny, jeden ma papirus. No tutaj ten będzie na coś innego, magazyn. Więc na razie go trzymam, bo a nuż coś jeszcze będzie potrzebne. A i będę chciał... Czekajcie, ale teraz pytanie. Chciałbym łuczników. Więc tak naprawdę chciałbym... Fort Archers postawiłem, nie? Ale czy ja muszę też zrobić rekrutera, czy nie muszę? Chyba jeden rekruter wystarczy. Okej, okay. Za 6 miesięcy. Tylko co, drugą armię wysłali, czy o co chodzi? Accept. Jest, dobra. Fill as many chickpeas and... Dobra, no i super. Mamy pół magazynu groszku. Czyli w razie czego mamy już drugi ten. O kurcze! Jakimś cudem przez to wszystko nie zauważyłem, że mamy debet. You can spend up to worth of credit. No dobra, teraz nie mogę nic kupować. O kurcze! Problem z pieniędzmi jest. Halko, wydałem dużo pieniędzy i o! I tak to się właśnie kończy. Teraz. Dobra, jest papirus, dotarł. Myślę, że ostatnią rzeczą, którą tutaj zrobimy, to jeszcze postawimy budynek, który... No cóż, pozwoli nam rozprowadzać papirus po... Znaczy szkoła chyba to się nazywało, tak? Gdzie ta szkoła jest? Tutaj szkoła, dobra. Cyk. Mamy szkołę. Szkoła dostanie papirus. Proszę bardzo, już papirus jedzie do tej szkoły. Mamy pełny magazyn garnków. Tutaj co, powiedzą mi, że nie mają dostępu do... A, właśnie, magistraut. O kurde. 15 sztuk broni chcą, żebyśmy zebrali. Acknowledge. Nie wszystko będziemy w stanie im dostarczyć, tak? No nie wszystko będę w stanie... Myślę, że akurat oleje to dostarczanie broni. Szanowni Państwo, wygląda na to, że trzeba zakończyć ten odcinek już, bo się tutaj... rozgadałem, a tu już trzeba kończyć, więc nie dokończymy dzisiaj naszego spotkania. O, już groszek cały zszedł, proszę bardzo. Ale na szczęście mamy bardzo dużo zapasy mięsa, więc akurat na mięsie jadą. Postawiłem jeszcze 2 kopalnie złota, bo myślę, że tego nigdy za wiele. Tak to wygląda. O właśnie, jadą, tylko dojadą do domu, już kolejna dostawa jedzie, więc rzeczywiście... No, za miesiąc dojedzie. Dobra, zobaczymy jeszcze, jak wygląda nasza potyczka i jak będzie wyglądała walka. Set nas lubi, więc myślę, że powinien on nas tutaj... Approving, proszę bardzo, na maksa, nie muszę nawet festiwalu mu robić. No tutaj po prostu wyznajemy seta, ale na pewno będziemy musieli podwyższyć do 2000, żeby móc wygrać, bo przypominam, objectives 2000 populacji, prosperity 15 i 70. Czekajcie, to zobaczymy, jak wygląda rzeczywiście. Tak, tutaj może zbierzemy. Jak nie zbierzemy, to nie będę się przejmował tym. Jak wygląda nasze stanowisko? Jak wygląda tutaj? Jak to wygląda? Over people coming, dobra. Czyli ludzie chcą przybyć. Szukam cały czas, gdzie my to mamy. Scribal schools, physicians. Tu się tworzą jednostki. Tutaj mamy to. Kingdom 70 musi mieć. No, culture mamy 15. Culture. Prosperity. Tu mamy napisane, że właśnie 2000 ludzi musi być. No target housing, więc 2000 ludzi i musimy spełniać.
potrzeby. Czyli dobrze byłoby jednak tę broń tutaj zachować, więc jakby... No właśnie, zwiększyć produkcję może jeszcze? Może zrobić właśnie podwójny magazyn, tylko właśnie jak tutaj mamy wydobycie miedzi, to nie chce mi się wydobywać miedzi w innym miejscu. Właśnie, wydaje mi się, wiecie co, że kuśnicy nie potrzebują broni. I on ma, wiecie co, oni chyba puścili dwie armie, ale proszę bardzo, set nas tutaj broni, proszę bardzo. Oj, ale rzeczywiście coraz więcej ludzi. Możemy to przyspieszyć po prostu, ale widzimy, że rzeczywiście tych ludzi jest coraz więcej. I jak to wygląda? Ja straciłem tylko jedną jednostkę, oni stracili 10 jednostek i sobie wrócili. Dobra, no i to jest podsumowanie walki. Więc faktycznie trzeba mieć tutaj ludzi. Wydaje mi się, że właśnie, że łucznicy... Archers only equipped with simple bows. No właśnie, composite bows potrzebuje mieć drewno. Equip 9 archers with composite bows. Będą po prostu potężniejsi. Czyli można ulepszać te jednostki. Nie pamiętam, żeby to było w Faraonie, ale to bo mówię, dawno temu nie pamiętam, żeby... Takie rzeczy się tam działy faktycznie, muszę powiedzieć. Ale skoro się dzieją, to super. I wydaje mi się, że możemy też zwiększyć produkcję. To jest max, który będę w stanie wyciągnąć z tego miejsca. I tak, kopalni. O, co ty nie powiesz. Więc po prostu puścimy sobie tutaj jeszcze trasę. O Jezu, znowu walka. Jezu, ile do ich przyszło. Matko Boska, gdzie jest set i obrona? Player loses, enemy loses. Dobra, ale wygraliśmy. Rebuild as soon as possible, ale widzicie, 13 jednostek straciłem. No teraz się set obudzi, ale to w ogóle jest dziwne, że słuchajcie, walnęło mi walkę po walce. Widzieliście to? W ogóle to było mega dziwne, że walka po walce poszła. Zwykle nie powinno tak działać. Dlaczego weszło to tak mocno w sensie, nie? Że walka po walce. Mamy broń, a ja potrzebuję tej broni. Ile tu jest tej broni? Broni mamy 9 sztuk, to 12 było potrzebnych. No, odpuszczę sobie to jedną. Tę jedną rzecz. No tak. Taką rzecz sobie jednak muszę odpuścić. No i cóż, co nie potrzebują? No właśnie, potrzebują jeszcze sędziego. Więc tu widzicie, tu zawsze jest co robić. Courthouse. No i możemy courthouse postawić na przykład z tej strony. Możemy postawić gdzieś tutaj. Że bardzo dostęp sędziego. Nie ma pracowników, ale oni zaraz się pojawią. Bez problemu, bez stresu. Postawimy tu jeszcze może domki. I tu jeszcze domki, proszę bardzo. Nie, bo tu będzie policja. To nie. O, coś tu się dzieje złego? Nie, oni podnoszą standard. To jest akurat dobra rzecz, co tu się dzieje na szczęście. Więc super. Postawimy cię coś, czy tu dwa domki. O, w taki sposób. No i dobra, rozwijamy się. I są jeszcze miejsca dla ludzi. No tak, teraz będą potrzebowali little entertainment, ale wiadomo, że to potrzebuje tak naprawdę. Możemy zrobić już teraz dance school. Czy bardzo szkołę taneczną możemy postawić w tym miejscu. Proszę bardzo, ludzie są potrzebni do pracy. Wiem. Zdaję sobie sprawę, mamy na szczęście dużo pieniędzy też, więc będą mieli trochę będzie rozrywki. Tutaj ta rozrywka powinna im starczyć, żeby się rozwijali. Szanowni Państwo, jak mi się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Źle się stało tak naprawdę, dużo jednostek straciłem, dlatego że oni tu bardzo mocno mnie tutaj próbowali bić. 15, no wiem, że dużo jednak tutaj pojawiło się problemów związanych z... Znaczy, zaatakował raz po raz, tak? Więc rzeczywiście trzeba będzie uważać na takie rzeczy. Przygotować te jednostki bardziej. Tu na razie generują nam jednostki takie jak chcemy. Więc mam nadzieję, że jakoś będzie to działało i będziemy te forty dalej tutaj stawiać i budować. A tymczasem, dzięki wielkie i czy zobaczymy się w kolejnym odcinku? Myślę, że tak, jeśli nie na odcinkach, to myślę, że na streamach. Raczej na pewno. Także trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska. Cześć.